Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. 21 września Autorzy projektu uchwały podkreślają, że za 4 lata poparli setną rocznicę Litwy, która zdecydowała o losach Polski i Europy. Tego dokument ma przypomnieć o znaczeniu bardzo Polaków i społeczności międzynarodowej. Autorzy projektu reprezentuje senator Jan Maria Jastrowski. Polityk powiedział, że jesteśmy zobowiązani do podziału współzwycięstwa oręża polskiego. Jak dodał, są jednak różne koncepcje dotyczące momentu, który miał brak pomiędzy Litwą a A środowiska Platformy Obywatelskiej czy władz miasta widzą to w perspektywie na przykład zbudowania kładki dla pieszych i jakiejś tabliczki, no co absolutnie mija się z sensem uczczenia tak wielkiej rocznicy. I dlatego ta nasza uchwała, w której zwracamy się do władz samorządowych, żeby już teraz podjąć stosowne działania, żeby w sposób godny i właściwy uczcić to wielkie zwycięstwo, zwiększyć wiedzę społeczną na temat tego niezwykłego wydarzenia. Mówca warszawska z 1920 roku zdecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości oraz o klęsce planów rozprzestrzenienia rewolucji październikowej na Europę Zachodnią. Historycy zaliczają cud nad Wisłą do jednej z 18 najważniejszych bitew w dziejach świata. Szczątki ludzkie odnaleziono podczas poszukiwań miejsc pochówków ofiar zbrodni UB w Bielsku Podlaskim. W trakcie prac sondażowych na dziedzińcu dawnego powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego natrafiono na szkielet ludzki oraz szczątki trzech innych osób. Andrzej Arseniuk z białostockiego oddziału PN-u podkreśla, że praca mają związek z prowadzonym przez Instytut Śledztwem w sprawie zbrodni funkcjonariuszy UB w Bielsku Podlaskim. Prace, które są prowadzone w Bielsku Podlaskim, prowadzone są w ramach śledztwa Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. To jest śledztwo w sprawie... My się zapraszamy dzisiaj do Białego Stoku, proszę Państwa, z tym, że to jest 185 km. To jest dość daleko stąd. Ale Państwo dojadą do Anglo-Ameryki, działy to dość sprawnie, to się odbędzie szybko. Zapraszamy do cerki, bo tu nie ma ludzi prawosławnych. Tutaj mają tradycje rzymskie. Można jeszcze książkę spadkobiercy krzyżackich tradycji Markiewicza oszukać. Spadkobiercy krzyżackich tradycji Markiewicza na poszuki Alzheimera. Dziś przypada Światowy Dzień tego schorzenia. Brakuje standardów leczenia, a instytucjonalne formy opieki nad chorymi są niewystarczające. Zwraca uwagę Zbigniew Tomczak, przewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
przed między innymi licznymi intensywnymi Organizacje alzheimerowskie we wrześniu prowadzą kampanie edukacyjne dotyczące tej choroby, przyświeca im hasło "Pamiętaj o mnie". W Polsce z Alzheimerem zmaga się ponad 300 tysięcy osób, a z otępieniem żyje natomiast ponad 500 tysięcy osób. Kierowcy poruszający się za Kopianką muszą się liczyć z utrudnieniami. Z powodu remontu zamknięty jest odcinek drogi krajowej nr 7 na trasie Lubin-Skolnia-Biała. Ruch na trasie poprowadzony jest objazdem na drogę wojewódzką nr 968 i drogę krajową nr 28. Na zamkniętym ponadkilometrowym odcinku będzie wymieniona warstwa ścieralna. Obecna nawierzchnia jest już zbyt mało szorstka, przez co dochodziło do kolizji. Drogowcy mają zakończyć pracę do godziny 20. Strażnik w ambasadzie Izraela w Ankarze postrzelił i ranił napastnika w pobliżu placówki dyplomatycznej tego kraju. Turecka policja informuje, że napastnik, zanim został postrzelony, krzyczał Allah Akbar. Teren wokół ambasady został odgrodzony przez policję. Dotychczas nie jest jasne, czy w próbie ataku brała udział druga osoba. Początkowo tureckie media podawały, że napastników było dwóch i jeden z nich zginął. Zapoznać się z lektorem Gordesu, gdzie wydział są lekarzy. W kraju zagrożenie umiarkowane, okresami duże i lokalnie możliwy przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach możliwy przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 13-15 stopni na wschodzie do 18-19 na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, północno-wschodni, północny. Na barometrach w Warszawie 1500 hektopaskali. Ciśnienie będzie powoli rosło. Były to wiadomości na antenie Radia Maryja w internecie. Sprawa trafia do Sądu Najwyższego. Też na pewno chodziło o jakąś wielką kwotę w tym konkretnym przypadku. Ale są pokoju, to temat jeszcze jest wykończony, który już trwał po godzinach 18.15 i 20.30. Gość pana przewodniczący bardzo mógł organizatorzy i uczestnicy jako zastanawianie dla Kaczyńskiego. Posłańcy Pisakorze, zadanie zapraszanie. Ciemnych stron to jest dużo. Ciemnych stron to jest dużo. Dużo jest tych ciemnych stron, oj dużo. One właśnie wchodzą w takie, jakby to powiedzieć, kontakty z różnymi podmiotami dostarczającymi różne towary do szpitali. To są naprawdę skomplikowane konstrukcje prawne, więc ja bym tutaj nie chciał w to wchodzić, bo nam pewnie na omawianie tych zjawisk braknie czasu. Ale rzeczywiście to są potężne instytucje z bardzo dużym kapitałem, które grają na tym rynku. Dobrze, to wpierw zapytam Cię, jaki procent szpitala ma problem z realizowaniem płatności? To akurat nie jest żadna tajemnica, że zdecydowana większość mówi się o tym, że... Gdzie można żyć, to nie znają Boga, to dla nich tylko pieniądze. U nim w głowam tylko pieniądze. To jest prymitywne, prawda? Szpitale potrafią mieć zadłużenie powyżej... Mówili przedtem o pieniądzach, a teraz znowu o tym samym. Niech spieprzają do Izraela. Najprawdopodobniej Rosyjscy próbowali wykraść dokumenty, które można by wykorzystać w przyszłorocznej kampanii wyborczej w Niemczech, aby zaszkodzić którejś z sił politycznych. Podobna sytuacja miała niedawno miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie ujawniono materiały kłopotliwe dla Partii Demokratycznej. To nie pierwszy atak zagranicznych hakerów na niemieckich polityków. W ubiegłym roku włamano się do sieci komputerowej Bundestagu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.
Rosyjskie służby bezpieczeństwa chcą mieć dostęp do zaszyfrowanych informacji internetowych. Przeciwko takim praktykom zaprotestował rzecznik praw internetu z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według rosyjskich mediów służby specjalne i Ministerstwo Telekomunikacji chcą znaleźć sposób na bezpośredni dostęp do zaszyfrowanych danych internetowych. Jak tłumaczą państwowi funkcjonariusze, ma im to ułatwić walkę z terroryzmem i ekstremizmem. Tymczasem przeciwko takim zabiegom zaprotestował rzecznik praw internautów Dmitrij Maryniczak. Jego opinię w ten sposób naruszono zostanie prywatność użytkowników sieci, a także bezpieczeństwo systemów bankowych. Przy tym dodał on, że według jego wiedzy na dziś nie istnieje technologia pozwalająca na jednoczesną deszyfrację całego internetu. Od kilku tygodni obowiązuje w Rosji pakiet ustaw zobowiązujących operatorów sieci do przechowywania danych o osobistej korespondencji użytkowników. Kostwa Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Boom na chińskim rynku nieruchomości przyczyną zwiększonej liczby rozwodów. Pisze o tym pekiński dziennik Global Times. Co hasło na rynku nieruchomości może mieć wspólnego z rozwodami? O tym nasz azjatycki korespondent. Według regulacji obowiązujących w Szanghaju minimalna wartość tak zwanego wkładu własnego przy zakupie drugiego i trzeciego mieszkania to odpowiednio 50% i 70%. Tymczasem przy pierwszym mieszkaniu wkład własny to zaledwie 30% inwestycji w mieszkania w dziesięciu niezmienną popularnością. Część małżeństw w Szanghaju chcą skorzystać z niższego poziomu wkładu własnego przy zakupie kolejnych mieszkań, decyduje się na rozwód. Ostatnio większą liczbę rozwodów w celach zakupu mieszkania podchwyciły środki o rzekomym zaostrzeniu regulacji. Przed wydaniem decyzji o poziomie wkładu banki miałyby sprawdzać, od jak dawna byli małżonkowie są po rozwodzie, jeśli jedno z nich chciałoby kupić mieszkanie. I czy przypadkiem nadal nie żyją pod jednym dachem? Władze zdementowały te doniesienia. Ceny metra kwadratowego mieszkań w 70 największych miastach Chin rosną z miesiąca na miesiąc. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Kajson. Filarami miłosierdzia są przebaczenie i dar. Mówił o tym papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra, w której udział wzięło ponad 25 tysięcy pielgrzymów. Za dwa miesiące dobiegnie końca nadzwyczajny rok miłosierdzia i środowe spotkanie z wiernymi papież Franciszek poświęcił znów temu tematowi. Co prawda miłosierdzie Boga pozostaje polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacje i dziennikarstwo polityczne, bezpieczeństwo... No ponoć jest to szkoła na bardzo wysokim poziomie, wyższym niż Uniwersytet Warszawski, bo to wiecie państwo, państwowe szkoły tu w Polsce, to wiecie państwo, jakie są... Za świnie do ASP można się było dostać w związku z czym produkt Maja Komorowska. Że ten taki Józio jak jeszcze żył, to mówi Boże, dyletantka Maja Komorowska. Jest informatyka, grafika komputerowa, techniki multimedialne. Są studia podyplomowe, marketing internetowy, dziennikarskie, rzecznik prasowy, fundusze unijne pozyskiwali zarządzanie. Relacje międzynarodowe i dyplomacja, retoryka i komunikacja społeczna, grafika komputerowa i techniki multimedialne, bardzo poszukiwane, polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza, ekologia i zarządzanie. Są różne kursy dokształcające, szkolenia specjalistyczne. Możecie to państwo zobaczyć na portalu uczelni www.wskasyn.edu.pl. To są tylko niektóre propozycje. My dziękujemy Wam, rodzinie Radia Maria, za swą pracę na wymagającym polu kształtowania pięknej przyszłości młodzieży, dzieci, naszych dzieci, Waszych wnuków, a przez to i naszych ojczyzn. Informacje jeszcze raz przypominam na stronie www.wskasim.edu.pl i telefonicznie od poniedziałku do piątku, od 8 do 15. 56-610-7200. Powtarzam, 56-610-7200. Jeszcze raz, Bóg zapłać za współpracę wszystkim, którym zależy... Tajemnice Watykanu. No rzeczywiście, proszę państwa, niesamowite są te tajemnice Watykanu. Niesamowite. Jak zostać mistrzem oszczędzania? Wydaje mi się. Oglądasz wszystkie dostępne kanały z telewizji, ale też z własnych. Ale sportowe zostaw. I najważniejsze.
Pyta się nam po godzinie 13 w Radiu Maria, zgłaszamy na audycję aktualności dnia. Aktualności dnia. Omawiamy ważne sprawy, które dzieją się w naszej ojczyźnie. Otóż kilka dni temu pani premier podjęła decyzję o odwołaniu Dawida Jackiewicza z funkcji ministra Skarbu Państwa. Wiem, że jest to kolejny etap właśnie powoli przemiany tego ministerstwa w inne. W poniedziałek został powołany pan poseł Maciej Małecki na sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pan poseł wspólnie z ministrem Jankiem Kowalczykiem ma doprowadzić do takiej ogólnie do zmiany, do likwidacji tegoż resortu. Mamy teraz połączenie z panem posłem, którego witamy bardzo serdecznie. Kłaniamy się, szczęść Boże. Panie pośle, jeśli można poinformować tak naszych słuchaczy, na czym będzie polegała pana praca i jakie są ogólne, wiadomo, zarysy tej przemiany ministerstwa. To nie jest nowa rzecz, bo pan minister obecny był u nas na rozmowach i mówił właśnie o tym, że kiedyś do tego dojdzie. Natomiast jakie będą z tego pozytywne owoce tej przemiany? To jest bardzo. Tak, to prawda, że rozpoczyna się ostatni etap likwidacji Skarbu Państwa. Pan minister Dawid Jackiewicz, który wykonał bardzo dużą pracę wraz z zespołem, wywiązał się z zadania, które postawiła przed nim pani premier Szydło, zakończył misję w ministerstwie. Przypomnę, że dzisiaj ruszamy do tego ostatniego etapu wygaszenia Ministerstwa Skarbu Państwa i wyracjonalizowania nadzoru nad spółkami, w których Skarb Państwa ma swój udział. Czyli powołania nowego podmiotu, który w miejsce Ministerstwa Skarbu Państwa będzie zarządzał spółkami podległymi obecnemu ministerstwu w sposób bardziej sprawniejszy, bardziej ekonomiczny i bardziej wydajny. Przypomnę, że zgodnie z obietnicami, które składaliśmy Polakom w kampanii wyborczej, od razu kiedy powstał rząd pani premier Beaty Szydło, w Ministerstwie Skarbu Państwa ruszyły prace nad przygotowaniem tych zmian. To polegało na przygotowaniu dużego organizmu, jakim jest Ministerstwo Skarbu Państwa, do wygaszenia. To ma się stać z końcem tego roku. Natomiast od końca pierwszego kwartału 2017 roku kompetencje Ministerstwa Skarbu Państwa mają być przekazane nowemu podmiotowi, który będzie nadzorował spółki Skarbu Państwa. Przypomnę też, że część spółek w ramach obecnej reformy, która trwała zmiany i usprawnienia zarządzania majątkiem Skarbu, była przekazywana do innych ministerstw. I w ramach tych prac
Gazety, proszę państwa, bieżące są. Praga Południe, jesteśmy jeszcze na Pradze Południa, Korze Saska Kępa. Porządkowanie podwórek u nas przejść nie można, na Saskiej 42, bo jest wciąż jakiś drut wisi, że tu drzewo się zawali, tu się załami. Reklamy stołecznego miasta Warszawy. Wszystko jest. Procesy, które mają zmierzać do tego, żeby zachęcać instytucje publiczne, żeby zachęcać inne spółki Skarbu Państwa, żeby korzystały właśnie z tych nieruchomości. Bo zdarzały się takie sytuacje, że w podobnej lokalizacji został pustostan będący w portfelu Polskiego Holdingu Nieruchomości, a spółka Skarbu Państwa, czyli instytucja publiczna, wynajmowała za Zresztą nie tak dawno pani premier zleciła specjalny audyt w spółkach podległych. Tutaj chodzi o m.in. spółkach Skarbu Państwa. Prawda? Chodzi o chociażby spółki, które PKN Orlen, Lotos, Azoty, KGHM, Polska Grupa Zbrojeniowa i tak dalej. To jest nowa jakość i to nie jest jakby nic takiego nadzwyczajnego. Natomiast zależy nam na tym. To jest, mówiąc o nowej jakości, mam na myśli to, że osoby, którym powierzony jest to zarządzanie majątek narodowy, królewski Wilanów wywodzi, Szambo. Jak najbardziej transparentnie. A mamy gazety, agendy rządowe, po to są organy, żeby sprawdzały, żeby kontrolowały. Każdy z nas podlega takiej kontroli, każdy z nas podlega takiej ocenie, no też jako posłowie podlegamy ocenie Polaków w wyborach. Natomiast tu już są rzeczy takie zupełnie wymierne.
zależy nam na tym, żeby wziąć pod szczególny nadzór, żeby wziąć pod szczególny nadzór te umowy, które są zawierane w spółkach Skarbu Państwa, czy to umowy biznesowe, czy umowy na doradztwo, na usługę prawną, kontrakty, które są tam zawierane. To ma być raczej taka stała praktyka, a niedoraźna akcja. Chcemy, żeby Polacy, którzy powierzają rządzącym majątek narodowy do jak najlepszego zarządzania, mieli pewność, że jest tutaj oprócz tego dobrego zarządzania jest dobry obyczaj sprawnych instytucji kontrolnych, sprawnych instytucji, które wychwytują ewentualne nieprawidłowości. W związku z tym, no to jest też taka nowa jakość wprowadzana do porządku życia publicznego. Dobry obyczaj, nie pożyczaj. Oczywiście i ta transparentność jest potrzebna nawet po to, żeby opozycja nie miała, że tak powiem, jakichś takich, prawda, sztucznych i takich sukcesów medialnych i tylko kiedy będzie przedstawiała coś, co już dawno jest sprawdzone, czy nawet, że tak powiem, no, Radio Conchita. Tak, co wymaga wycięcia. To FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, Radio Conchita. Rządziła platforma PSL i wtedy sprzedana została ogromna polska spółka gigantycznie Ciech. Kulisy prywatyzacji Ciechu, niepotrzebnej prywatyzacji w mojej ocenie. Mogliśmy poznać, Polacy mogli poznać na taśmach prawdy, kiedy działacze platformy rozmawiali o restauracji w Saloniku przy kolacjach za pieniądze podatników. To była niezwykle kontrowersyjna o takiej skali działania. Mówiliśmy w związku z tym, staramy się, żeby wprowadzić takie standardy, które zabezpieczą Polaków przed wyprowadzeniem majątku narodowego przez osoby, którym powierzamy został ten majątek. No właśnie, Pani Pośle, na pewno będzie nam łatwiej rozmawiać już za kilka tygodni, prawda, czy nawet miesięcy, kiedy będą już te poszczególne dni realizacji tego planu, który Pan realizuje wraz z ministrem Jędrykiem Kowalczykiem. Więc dziękujemy dzisiaj za rozmowę i czekamy. Dziękuję bardzo. Przed nami, tak jak Państwo powiedział, bardzo intensywnych kilka tygodni pilnowania harmonogramu. Na razie, tak jak dzielę się ze słuchaczami Radia Maryja, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem naszym gościem był Pan Poseł Maciej Małecki. Przypomnijmy, od niedawna został Pan Poseł mianowany na sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa wspólnie z ministrem Jurkiem Kowalczykiem, a doprowadzi do likwidacji resortu tego, który nazywamy Skarbem Państwa. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Za chwilę kolejny temat w naszej audycji. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, UFO, Watykan, Ciemna Strona Księżyca, film dokumentalny, proszę Państwa, Wybuch w sercu Ameryki, cały film. Mamy ciekawe rzeczy, może tutaj dajmy.